Wychodzimy z portu, w morze, w nocy. Dobra, to bańkę na lifę, bo nas tutaj dobrze. Po prawej stronie widać Gdańsk. Mijamy zieloną bańkę i wypływamy w morze. Ataman wyruszył z Gdańska, my zaś na Wind Chiefs Gdyni. Zaraz za Helem nasze drogi jednak chwilowo się rozeszły. I tak oto rozpoczął się kolejny typowy dzień na morzu.
Po 30 godzinach żeglugi dotarliśmy do Karlskrony. Znów spotkaliśmy się z kapitanem Adamem i załogą Ataman. Korona króla Karola, Karlskrona. Obronny charakter tego miejsca skłonił Karola XI do założenia tu bazy królewskiej floty i w 1680 roku zaczęto budować Karlskronę. Dziś znajduje się tu m.in. Muzeum Marynarki Wojennej. Wieczór spędziliśmy wspólnie na pokładzie jachtu Ataman. Przyszedł jednak czas, aby znów wyjść w morze. Go to hell. Stopy wody. Ahoj. Kapitanie Damianie. Stopy wody, pomyślnik wiatrów. Stopy wody. Sumeczka, opa! I raz. Korzystając z dogodnych warunków, postanowiłem wykreślić tabelę dewiacji. Dobra, teraz będzie dla 180. Dla 180 jest 185. Ale w ogóle jakie ładne, równe krateczki. Linijko mam. Właśnie, kurde, te zagrowce stanęły na środku, gdzie chciałem sobie słoneczka robić. Teraz będzie na 140, będzie przeskok. Na 140 jest 130. Oto nasz dalszy cel podróży.
Podczas mojego pierwszego rejsu minęliśmy Christianso i wylądowaliśmy w Alinghe. Przez 15 lat żeglugi nigdy nie udało się dotrzeć w to miejsce, ale teraz nadarzyła się okazja. Dla niego odpowiedziałem. Żeby było do spożytki. Plus wasza strona zapowiedziana, jeśli poleci w tamtą stronę, a nasza jeśli w tą. Także świetnie się składa. Jest jedna pęknięta. Mogę ją dostać. Nie wytrzymała tego ciśnienia. Dobra, herbatę mogę wam przynieść. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo trzeba ją trzymać. Tak. To może później, tak. Może nie przeginajmy. Chwila relaksu trwała krótko i szybko trzeba było przystąpić do manewrów. Jest luka między tym, za tym niebieskim, za tym pierwszym, co stanął tu blisko. Nie, niebieskim stoi statek. Statek stoi. Okrągły, duży. No. I to nie ma miejsca. Miejsce jednak szybko się znalazło. Myślę, że urok tego miejsca urzekł całą załogę. Takie miejsce było odpowiednie na pewną ceremonię rejsu. Marcinie! Tym oto sposobem zostałeś przygotowany do ochrzczenia. Zapraszamy na pokład ruchowy. Możesz uczynić to dobrowolnie. Ale to mogę tylko nogi zobaczyć? Poczekaj. Marcinie, Neptun, król mórz i oceanów, oświadcza, że przemył wobec każdemu z osobna. Komu należy o tym wiedzieć, że żeglarz wilk morski, zniewolony, dostąpił chrztu morskiego na szerokości geograficznej 55 stopni 32 minuty nord i 16 stopni 12 minut east na jachcie Windchief w rejsie po wodach Morza Bałtyckiego. Certyfikat otrzymasz po kąpieli. Zimna, nie? Już. No. Zimna jest, to idziesz. Obiecacie! Tyłek! Szkoda koszulki, ale tyłek musi być! Musi być. No, puść się. Jak tu zimno! To możesz wracać. Tym oto sposobem wilk morski Marcin został zniewolonym przez morze żeglarzem. Przepój, kółko zrób przynajmniej. Nie masz szans. Nie? Jak już wszedłeś, to szkoda. Marcie z ręcznikiem. Ale zimne. Ale mówiłeś, że jesteś senny. Ale fajnie. Ruszyliśmy w drogę powrotną. Do domu.
Pogoda zaczęła się zmieniać. Pierwszym symptomem była odkrętka wiatru. Musieliśmy rozważyć zmianę kursu. Teoretycznie w minimalnej wersji dwa halce by się może udało zrobić. Te 25 mil nadrobimy, nie? De facto. No dobra. Z Gdyni do Karlskrony jednym halsem, z Karlskrony na Bornholm jednym halsem. Przyszedł czas na zdrow. Chociaż jeden w tym rejsie. Na śródlądziu to... Bachna? A na morzu to bywa rzadkie. Przygotować się do zwrotu przez szlak. Do zwrotu jest. Przez szlak. Kapitan zarządzi, tajemnika. Prawy pokaż na plus. Plus! Szybko! Życie! Dobra passa przestała sprzyjać. Wiatr nie tylko odkręcił, ale także ucichł. Tu już latarnia pewnie, stilo. Zaraz się namierzymy. Dobrze, przyszedł czas na odpalenie kataryny. Teraz od dieselgrota robimy? Dieselgrota. Biedny Andrzej. Końcówkę wziął na klatę. Jest i Marcin, przygotowuje się na wachtę. Sztorm jak zabrał, w końcu go wykorzysta. Gumowce są. No. Jest pełne tutaj, pełne ekipunek. Ahoj! Dopłynęliśmy na wysokość Półwyspu Helskiego. Ataman w tym czasie przebywał we Władysławowie i ruszył za nami na ponowne spotkanie. Dobra, to teraz kiełbę. Możemy już. 4 minuty. To są. Ich także dopadł deszcz i nie oszczędziła pogoda. Trzy metry. To był przedostatni postój przed ostatecznym powrotem do portów macierzystych. Mam taką już wieloletnią tradycję. Za każdym razem, gdy wracam z morza i zawinę na Hel, idę na drugą stronę półwyspu na pożegnanie z morzem. Tym razem towarzyszyła mi część załogi. I tym razem morze było łaskawe i pozwoliło się przepłynąć. Przed nami pozostał ostatni etap, przez Zatokę Gdańską do domu. Thank you.
oddalił się w kierunku Gdańska. Marina Gdynia, jacht żaglowy Windchief prosi. Windchief, Marina Gdynia. Dzień dobry, chciałem zgłosić zamiar wejścia do Mariny. 8 osób na pokładzie, idziemy z Helu. Windchief, poproszę na falochron wschodni. Dziękuję, zrozumiałem. Śpimy dzisiaj na karuzeli. Jest jak w Zatorlandii, czy gdzieś tam w Energylandii. Buja. Przelewa się woda jak w brzuchu, albo w zasadzie nie tylko w brzuchu. Śpimy na dziobie. I są przeciążenia 4G. Ale przyjemnie. Co by to trzeba było pokazać?